Panowie ministrowie, szanowni państwo. Jest rzeczą oczywistą, że w dobie zakażenia pandemią, która zagraża nam tak naprawdę od 30 stycznia, kiedy to została ogłoszona, to tak naprawdę najwyższa pora, żeby podjąć działania skuteczne, które pozwolą uratować jak najwięcej istnień w przypadku, kiedy ta pandemia w Polsce się pojawi. Bo choć mamy jedno zachorowanie, to daleko temu nawet do endemii, a co dopiero do epidemii. Koronawirus to jest wirus szczególny. Dostał nazwę jako choroba COVID-19 i ta choroba to jest groźne dosyć zapalenie płuc. Trzeba podkreślić, że w całej tej sytuacji najważniejszy jest spokój oraz brak paniki. Przy czym co my rozumiemy przez panikę? Wykupowanie towarów, tłoczenie się, natomiast nie informacje. Informacja jest niezbędna, jest potrzebna każdej Polce i każdemu Polakowi, a tej informacji od stycznia brakowało. Ona pojawiła się w tej chwili i w tej chwili my rzeczywiście w ochronie zdrowia i w każdym miejscu jesteśmy zasypywani rozkładami jazdy, co należy robić. Ale to wszystko jest lekko spóźnione, stąd taka ponadpartyjna zgoda, bo nie ma cenniejszej rzeczy aniżeli życie ludzkie, jest niezbędna. Wiemy natomiast, że w tej chwili potwierdzonych przypadków jest 100 tysięcy i ponad 3300 zgonów, oczywiście na całym świecie. Objawy tej choroby są dokładnie takie jak w grypie. I tutaj to, co ja mówię o tym, że tej jakby informacji brakowało, ale też brakuje wiedzy o tym, ile tak naprawdę osób, które złapały koronawirusa, przeszły infekcję koronawirusową i chodzą między nami, w naszym kraju jest. Dlaczego? Dlatego, że każda infekcja wirusowa ma swoje etapy i swoje metody diagnostyczne, aby ją rozpoznać. Objawy są identyczne jak w grypie. I pierwsza wątpliwość, która się budzi, czy aby wszystkie śmierci, a jest ich więcej niż było w roku ubiegłym, czy wszystkie przypadki zachorowań to była faktycznie grypa, czy też było to zakażenie koronawirusem. Oczywiście my do tego wszystkiego dojdziemy. Najważniejsza jest tak naprawdę w zapobieganiu endemiom i epidemiom profilaktyka. I aż się prosi, aby był powszechny dostęp do diagnostyki. Tego dostępu nie ma. Ja mam wrażenie, że badania w kierunku koronawirusa są reglamentowane, czyli osoby, które zgłaszają się, odbijają się od drzwi systemu, zgłaszają się z objawami takimi, jak już mamy w tych rozkładach jazdy, są kasłające, gorączkujące, mają, czyli objawy grypopodobne, mogą mieć koronawirusa, nawet jeśli nie miały kontaktu z kimś z okręgów zagrożonych. Tak było na przykład z pierwszym chorym we Włoszech. I to samo może się zdarzyć w Polsce. I rodzi się pytanie, dlaczego nie ma tej dostępności? Dlaczego w 38-milionowym kraju do chwili obecnej wykonaliśmy ledwie ponad 660 badań? Dlaczego? To choroba naprawdę jest groźna, jeśli się rozwinie, a to ja już tu wielokrotnie mówiłam, że zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od sytuacji materialnej i władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ale tym razem mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną. Otóż nie można za własne pieniądze zrobić sobie tego testów, choć testów na rynku w tej chwili funkcjonuje bardzo wiele. Są trzy etapy badania koronawirusa. Jedno to jest badanie genetyczne, ale ja jeszcze nie skończyłam, że ta infekcja, kiedy mamy, trafia koronawirus do człowieka, człowiek zdrowy, dziecko będzie się bronił, będzie często bezobjawowy, ale sieje dookoła.
Następnie, kiedy wyeliminuje tego wirusa, badanie RT-PCR, które jest robione w tej chwili w Polsce wyłącznie, wyjdzie ujemnie, a ten ktoś już tego wirusa przeszedł. W związku z czym niezbędne jest poszerzenie tych badań o przeciwciała klasy IgM i IgG. Przeciwciała klasy IgM powstają natychmiast po kontakcie, obojętne, czy są objawy, czy też ich nie ma. I będziemy, gdybyśmy te badania robili, to mielibyśmy dokładny ogląd tego, ile mamy w Polsce w tej chwili osób zakażonych koronawirusem, ile jest w trakcie aktywnej obrony lub objawów grypopodobnych jedynie, a ile osób wyprodukowało przeciwciała klasy IgG, które chronią nas często do końca życia. I to powinno zostać zrobione i to zrobić trzeba. Wtedy będzie tak naprawdę wiadomo, ile osób z regionu Włoch, kiedy te całe samoloty we Wrocławiu lądowały i w Warszawie, przy czym w Warszawie przynajmniej temperatura była mierzona, we Wrocławiu na początku nie, teraz już rzeczywiście jest jakaś kontrola, bo to były ferie i rzeczywiście tych Polaków mnóstwo wracało w tych dniach i zapewne, co po niektórzy z nich tego wirusa przynieśli, tyle tylko, że bezobjawowo. Dlatego bardzo ważne jest, ażeby nie panikować, bo trzeba wiedzieć jedną rzecz, że w grupie wiekowej od zera do, według takiej ryciny WHO, od zera do 10 lat śmiertelność jest 0,0. Co to znaczy, że w tych 3300 nie ma ani jednego z tej grupy dziecka. Potem to delikatnie idzie do góry. Kolejna grupa ma 0,2, potem ma 0,4. Kto jest najbardziej zagrożony? Najbardziej zagrożone są osoby powyżej 80 roku życia. Tam niestety ten diagram wykazuje ponad 14% śmiertelności. W grupie między 70 a 80 rokiem życia jest to 8%, a w grupie 60 do 70 jest to 6%. I to już zmienia zupełnie ogląd, gdyby popatrzeć na te dane grupy wiekowe. Zakaźnicy, z którymi ja rozmawiałam, rysują obraz taki, że Polska w ogóle nie jest przygotowana na epidemię. Dlaczego? Dlatego, że jest za mało lekarzy zakaźników, a na dodatek wśród tych lekarzy zakaźników większość stanowią lekarze w podeszłym wieku i często są to emeryci. I druga grupa to jest matki z małymi dziećmi. W przypadku, kiedy przyjdzie, co nie daj Boże, nawet endemia, to te matki, jeśli zostaną zamknięte z przedszkola czy szkoły, będą musiały z tymi dziećmi zostać i dobrze, że o to się wiele matek dopisuje i ta ustawa właśnie temu służy, żeby one mogły zostać w domu i miały za to zapłacone. Ale czym to zaskutkuje w opiece zdrowotnej nad chorymi? Niewątpliwie będzie niezbędna w takiej sytuacji niezbędne przesunięcie sił wojskowych, lekarzy wojskowych wszystkich na miejsca tych zakaźników, jak również poszerzenie pewnie bazy łóżkowej szpitalnej i we Wrocławiu to już się dzieje z tego co wiem, bo nawet przysłano mi zdjęcia z polowego szpitala i dwóch polowych izb przyjęć. Ale chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, to też powiedział zakaźnik, prosił, żeby nie wymieniać jego z kliniki chorób zakaźnych, że małe dzieci są nadzwyczaj groźne dla osób w tych grupach wiekowych, o których mówiłam. Co to znaczy? To znaczy, że no niestety, ja sama jestem babcią piątki wnucząt, wnuczęta są groźne dla swoich dziadków i opieka w przypadku, w którym dojdzie do epidemii, nie może być pełniona przez tychże dziadków. Pytanie jest, jaka jest jakość tych testów. Pani senator, ostatnia minuta. Jaka jest jakość tych testów i dlaczego tych wszystkich działań, które w tej chwili się toczą, nie podjęto po 30 stycznia. To, co powiedziałam, może nie do końca ma związek z samą ustawą, ale ma związek z tym, ażeby jak najlepiej zabezpieczyć życie ludzkie, bo ono jest bezcenne. I jak nie będzie tej epidemii, będzie cudownie, ale jak ona przyjdzie, to jeszcze wiele, naprawdę wiele jest do zrobienia, oprócz tego, co jest zapisane w tej ustawie, pomijając to, że ona ma tyle błędów. Bardzo dziękuję.